Stanisław Pejas nie zginął przypadkowo. Nie, to nawet dziecko z przedszkola już nie uwierzy w to, że przypadkowo, że zachłysnął czy coś. Zabili go fachowcy. Raczej należy się skusić do tej, co pan powiedział. Pamiętacie? Czyli właściwie funkcjonariusze SB. Ale pan zmierza do tego, że to moi pracownicy. Siódmego maja 1977 roku w sieni kamienicy Przyszewskiej 7 w Krakowie znaleziono ciało Stanisława Pejasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Ówczesne władze twierdziły, że był to nieszczęśliwy wypadek. Nawet przeprowadziły krótkie śledztwo, zakończone umorzeniem. Pomimo protestów przyjaciół i studentów, śledztwo nie objęło funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jeden z tych funkcjonariuszy odzyskał na chwilę pamięć. Daliśmy mu szansę oczyszczenia się z podejrzeń. Wszystko właściwie od dyrektora. Każdy, jeżeli po prostu nie był po naszej stronie, to nie mógł awansować. To jest podstawa. Dziekan, prorektor, rektor, przynajmniej na dwóch prorektorów jeden musiał być nasz. A jak partyjny, no to tak zwany życzliwy człowiek. Myśmy mieli nadmiar nawet tajnych współpracowników. Nadmiar, bo było za bardzo dużo okazji. Cokolwiek to student, przede wszystkim na pięciu, to jednego się stukło. Czyli nie było żadnego problemu z tajnymi współpracownikami. Ja mówię po UJ-cie, bo ja UJ miałem przez 3 lata. Dla mnie to było za piękne. Za piękne. To znaczy, podskórnie czułem, że no coś musi wybuchnąć. Po prostu za gładko to szło. Asfalt załatwił. Czy tą sprawą była sprawa Pejasa wtedy? Moim zdaniem to był przyczynek. Zbieg okoliczności. Z tym, że no bardzo brutalnie wykonany. Ale pośrednio po prostu jako były pracownik orientuje się, że starano się zamazać sprawę, wymazać, była wymazana. Blizna została. Czy ta sprawa spowodowała jakieś zmiany w SB? Spowodowała, bo się dwóch pracowników zwolniło prawie że natychmiast. Czy to byli pracownicy zaangażowani w tą całą sprawę? Pośrednio tak. Pośrednio tak, jako opiekunowie uczelni. Czy mógłbyś powiedzieć, co o twoim sądzie zadecydowało? Jakie fakty? No, tak zwana nerwowość w wydziale. Nerwowość w wydziale i wzywania często niektórych pracowników na dywan. Czy wtedy ta sytuacja Stanisława Pejasa stała się dla ciebie pierwszym dzwonkiem alarmowym, że... Nie, ja tu nie jestem żadnym koronem. Ja przejrzałem po 5 latach. Skończyłem legionowo. Idzie to? Przepraszam. Tak. No, ale to mogę powiedzieć. Byłem kandydatem do Moskwy. Do szkoły KGB? Tak. I wtedy już widziałem, że normalnie syn sprzedaje matkę. Brat sprzedaje brata. Jeszcze mało. Jeszcze na styku mieliśmy tak zwane duszpasterstwo. Czyli czwarty wydział. A tam normalnie się poznaje ludzi. Czy sprawa Stanisława Pejasa poza wprowadzeniem nerwości spowodowała jakieś zmiany u ciebie w sekcji? To proszę wyciąć, co teraz. Tak. Został przerzucony na przemysł. Piszesz to dalej, czy nie? Nagrywają. No. To mogę ci powiedzieć, że ten, o którym powiedziałeś, jak go nie będę wzywał nazwiska, przyznał się, że on był autorem anonimów. Tak, fikcyjny. Tak. A jak no? Sfingo, przede wszystkim, większość to było sfingowane. Jeszcze do mnie do raportu samo. Wtedy. Za to? Nie za to, tylko za co inne. Utworzył fikcyjną grupę. Wziął służbowe pieniądze, bo służbowe pieniądze były na TW, czyli na tych tak zwanych kapusi w tym Kasieliczyce. A on utworzył grupę trzyosobową, tak zwaną AS. Ale po 6 miesiącach wyszło. Poszedłem na kontrolne spotkanie, nie ma wyników, nie ma to, a on pisał za tym, za współpracownik. Czy zupełnie fikcyjną grupę? Zupełnie. Zupełnie fikcyjną grupę. No. I czy te anonimy to był wytwór tej fikcyjnej grupy? Między innymi.
Może byś powiedział o tych motywach twoich, dlaczego z nami rozmawiasz? Bo chcę, żeby to doprowadzić do finału. Bo wiem, że po prostu jest nasza wina. To znaczy naszych pracowników. Jest. Pośrednio. A może i zupełnie. Czy osobiście masz podejrzenia wobec swoich podwładnych w tej sprawie śmierci Stanisława Pojasa? Nie, ja nie mam podejrzeń, tylko domniemuję, że po prostu pomogli mu w tak zwanym odejściu z tego świata. On miał koło siebie trzy ogony tak zwane. W gronie sześciu kolegów było trzech naszych współpracowników. Z tego co ja wiem. A skąd ten pomysł, że on się znalazł na Szewskiej? Raczej to zbieg okoliczności, moim zdaniem. Zbieg okoliczności. Z tym, że on był w jakiś sposób to oszacony, znaczy tak nagonkowo już był. Ten człowiek, ja z nim nie rozmawiałem w życiu, ale z tego co wiem, to on się pod koniec życia orientował, że jest inwigilowany. Z tego co wiem, od tajnych współpracowników. On się kontrolował. Pyjas. Ale już chyba za późno. Dlaczego on zginął? No? Może to miała być przestroga dla innych. Dla tych tak zwanych małolatów. Nie podskakujcie wyżej ogona. Bo was spotka to samo. Ale decyzję o takim załatwieniu sprawy... Nie, to nie padła. Nie, to bez... To nie jest popiełuszko. Nie, to absolutnie nie. Czyli inicjatywa mogła wyjść z dołu tym razem? No nie tylko. A czy na przykład nie było tak, że ci, którzy pisali anonimy na niego, czuli się zagrożeni, bo on to podał do prokuratury? Przyszedł moment, że on się zaczął orientować, że jest obserwowany. Czyli nosił się z zamiarem może powiedzenia komuś o tym i to było przyczyną jego śmierci, żeby nie zdekonspirował tajnych współpracowników. Nie powiem nie. Powiedz, kiedy podjąłeś decyzję o tym, że musisz stamtąd... Po pięciu latach pracy. Absolutnie. Znaczy pierwsze świtania zobaczyłem normalnie, jak mój naczelnik, nie mogę znowu nazwiska, bo nie chcę, a może rzucić nazwisko? Rzucić. Bill, jak normalnie chciał mnie zrobić na kapusia wydziału. Czy ten naczelnik, o którym wspomniałeś, czy on mógł podjąć decyzję właśnie o tej rozprawie z Pyjasem? Na pewno nie. Znaczy tak albo nie. Podobno był bojącym się człowiekiem. Tchórz. Totalny, to taka właściwie wydmuszka, To był pupil Wałacha. Też niech leci to nazwisko. To był komendant. Tak. Pupil taki, jeden, a Wałach znowu szlachcica, czyli to taki był łańcuszek tak zwany półrodzinny. No. Wracając jeszcze do sprawy Pyjasa, czy wyście od razu wiedzieli, że to właśnie ludzie zrobili? Ja osobiście tak. Ja bez żadnych skrupułów mówię, że tak. Czy podejrzewasz, że gdzieś to się mogło naprawdę stać? Pan mnie szczypie po to, żeby uszknąć tajemnicy? Ze słuchu, to gdzieś w okolicach Placu Szczepańskiego. Tam, gdzie był wydział. Gdzie nasze kadry. I wydział dochodzeniowo ten nadzór kryminalny, tak jest. Inspektorat i tak dalej. Czyli na Szewską bardzo blisko było. Ale dlaczego na tą Szewską 7? No mogła być Szewska 9, mogła być Sławkowska, po prostu tam, gdzie go dowlekli. No. To zrobili z Pyjasem pana ludzie. Co pan się uparł na mnie znowu, na nie, Pyjasem? Czy pan kiedyś słyszał kiedyś o bokserze Węclowiczu? Byłem bokserze Krakowi. Tak, no, słyszałem tyle, ile... Jest taki dokument w aktach teraz przekazanych SB operacyjnych z 1977 roku, mówiący o tym, że bokser Węclowicz na zamówienie pobił Pyjasa. A pan tak od zachrystii teraz sięga to, że on jakoby miał być wykonawcą, tak? No muszę przemilczeć 3 sekundy i powiedzieć... No nie powiem nie. Ale osobą zamawiającą
To mógł mój przełożony być. Ewentualnie, bo to są pewne historie, które szły też górnie, czyli naczelnie. Osobą zabawiającą był Jan Knapik. To był facet, który był jakimś szarzem. On zeszł tam nakradł, siedział w więzieniu, wie pan. I on obiecał Węclewiczowi 100 dolarów za pobicie śmiertelne Pyjasa. Węclewicz był pijakiem, alkoholikiem, zresztą był waluciarzem. Tak, handlował u Ceraty. Cerata to jest dolary? Nie, Cerata to był naczelnik dewizówki, bo to co 5 lat to musiał wydać. Co 5 lat było tak, że naczelnik dewizówki się zmieniał, bo tyle nakradł się. Pan znał tego Knapika? Z widzenia 2 razy w życiu rozmawiałem z nim, ale no, znaczy pusto stan. To jest ślepy tor. Totalnie ślepy. To jest dla zmylenia tak zwanego przeciwnika. No. Stanisław Pyjas nie zginął przypadkowo. Nie, to nawet dziecko z przedszkola już nie uwierzy w to, że przypadkowo, że zachłysnął czy coś. Nie, to... Zabili go fachowcy. Raczej należy się skusić do tej, co pan powiedział. Pamiętacie. Czyli właściwie funkcjonariusze SB. Ale pan zmierza do tego, że to moi pracownicy. A z innej sekcji? On nam szkodził. Wtedy szkodził nam jako człowiek. Za dużo wiedział, za dużo miał przy sobie. I faktycznie to był pierwotny popiełuszko. Za dużo powiedziałem też, no nie? Czego on miał za dużo przy sobie? No, nosił dokumenty niektóre, które były nieciekawe. Te oryginały anonimów? Tak. Czy te oryginały zostały znalezione później, nie wie pan? Za moich czasów nie. Albo Bill to gdzieś tam zakaraskał i udawał przede mną głupka. Znaczy... Zresztą znowu do mnie mówię tak samo jak z Popiełuszką. No przecież tak samo jak z Grzegorzem. Zresztą znałem go, bo razem byliśmy na szkole. W 70 roku. Znaczy z Grzegorzem? Piotrowski. Spodziewał się pan tego po Grzegorzu? Czy ja się spodziewałem? Znaczy co tam? Ja wiem, co jakie bestie jeszcze w człowieku się wyzwolą. Mnie imponował, jako naprawdę był taki inteligentny i wiedział, czy ja się spodziewałem, proszę pana. Jakie pan uczelnie skończył? Proszę pana, historię całą i 4 lata prawa. Gdzie pan kończył? Na UJC. Z magisterium razem, tak? Pełno, ja. Z czego pan robił dyplom magisterski? Z I wojny światowej, u Wereszyckiego. Na 5 zresztą zdane uczciwie, bez żadnych, to jest przedłużenie młodości. Czy już był wtedy pan współpracownikiem? Nie, oj nie, ojciec mnie tam posłał. Miał kolegę w kadrach i mówi, no to jak jesteś po studiach, no to oczywiście nadmiar. Poza tym zaimponowało mi momentalnie w